Witajcie widzowie w naszym cośrodowym międzyrajdowym spotkaniu. Tym razem siedzę w Nissanie Leaf, który jest moim tego tygodniowym samochodem testowym. Nissan Leaf drugiej generacji, bardzo ciekawy samochód. Będą dwa filmy poświęcone temu autu, ale to myślę, że już dopiero po nowym roku. Natomiast my wracamy do rajdowych tematów i pierwsza sprawa to, jeśli jeszcze nie widzieliście, chciałem was zaprosić na obejrzenie wywiadu mojego z Miko Marczykiem, którego Miko udzielił mi zaraz na mecie, praktycznie rajdu Katalonii, długi. Wywiad podsumowujący cały sezon, pierwszy jego w WRC2 jest od niedzieli na kanale. Tutaj macie teraz kartę, zapraszam Was do niego. Zanim przejdziemy jeszcze do zasadniczych rajdowych newsów, drugie ogłoszenie. Pamiętajcie, że trwa głosowanie w plebiscycie przeglądu sportowego. Głosujemy na Kajetana Kajetanowicza. Można głosować raz na 12 godzin, logując się przez Facebooka albo inne tam social media. Link znajdziecie w opisie do przeglądu sportowego do tego plebiscytu. Warto pokazać, że jest nas dużo i głosować na Kajetana nawet dwa razy dziennie, jeżeli macie tylko taką możliwość. A teraz już przechodzimy do tematów bieżących. No, i tym tematem numer jeden jest na pewno znowu Kaito i Miko. Rajd Barburka. Rajd Barburka, który. Chyba mi się nie chce już nawet za bardzo o tym mówić. Jeżeli w przyszłym roku się nic nie zmieni w kwestii tego rajdu, w kwestii jego organizacji, podejścia do zawodników i kibiców. To chyba nie będę już po prostu o nim opowiadał, bo jestem tym trochę wszystkim zmęczony. Jestem zmęczony tym, że ten ride traci swój charakter, że nie ma kultowych OS-ów, że jest brak kompletny jakichkolwiek gwiazd, że od lat nie widzieliśmy w Polsce samochodów WRC. A teraz jeszcze organizatorzy odebrali nam jedyne, na co czekaliśmy w tegorocznej barburce, czyli rywalizację Kajetana i Mikołaja. Po prostu koszmar. Najbardziej śmieszą mnie, sorry, muszę to tak nazwać, śmieszą mnie komentarze ludzi, którzy mówią, że Obajtek się postarał, żeby nie pojechał Kajto, albo że Orlen zrobił tak, żeby Miko wygrał. Zastanówcie się, jeśli mnie oglądacie, chociaż podejrzewam, że pewnie nie. Co Wy w ogóle mówicie? Przecież samochód Kajetana ma to samo logo na drzwiach. Co samochód Miko. To jest jeden zespół. W ogóle Miko powiedział w live po barburce wczoraj, we wtorek, że jest taka możliwość, jest taka opcja, że w przyszłym roku Orlen Team, nawet jeśli samochody będą przygotowywać dwa różne zespoły, w sensie dwóch różnych tunerów, że Orlen Team będzie zgłoszony jako jeden zespół w Mistrzostwach Świata, żeby punktować, rywalizować z takim toksportem czy M-Sportem. Czy to się uda? To zobaczymy oczywiście w przyszłości. Natomiast, wracając już do samego rajdu, pod nieobecność i Najmaćka, praktycznie bezkonkurencyjni byli właśnie Miko z Szymonem. Wygrali rajd barburka. Potem na Karowej, startując godzinę po Łukaszu Biskiniewiczu, który fantastycznie z Adamem Jędraszkiem pokazał się swoim Hyundai'em w barwach TVN Turbo, wygrywając karową. Naprawdę wielki szacun, gratulacje dla Łukasza, świetna jazda. Widziałem te przejazdy, niestety tylko w telewizji, ale widać było, że tutaj nie zabrakło precyzji. Naprawdę był ładny, czysty przejazd i zasłużona statuetka pani karowej. Miko z Szymonem jadąc 57 chyba dokładnie, jeśli pamiętam minut później, mieli nieco inne warunki termiczne. Zresztą na karowej raz jest cieplej, raz jest chłodniej, w różnych latach. Czasem ci, co jechali później mieli lepiej, czasem ci, co jechali wcześniej Mniej, mniej lepiej był taki rok, że ośka wygrała kryterium na karowej, więc naprawdę nie ma tutaj co gdywać. Miko brakło 18 setnych sekundy. Natomiast i tak, Byśki wygrywa karową, Miko wygrywa barburkę. Na tym kończę rozmowę na temat barburki tegorocznej. Moje zdanie jest takie, że organizator powinien zadbać o to, żeby w rajdzie barburka była bardziej jasna sytuacja. Nie powinny być dopuszczalne jakiekolwiek ingerencje w strukturę samej karoserii. Lżejsze drzwi, lżejsza maska, czy na klapa, OK, ale jakieś wycinanie fragmentów gdzieś podłogi po czy dachu, to już jest przesada, moim zdaniem, w każdą stronę, obłędne czy mówimy tu o MIKO, o siemanku, o kajcie. Po prostu bezpieczeństwo. Dajemy bezpieczeństwo i pozwalamy się ścigać gościom z GSMP, WSMP, RSMP, Rallycrossu. Róbmy z tego święto. I właśnie, zróbmy z tego święto dla kibiców, kręćmy te bączki, dodajmy przejazdów pokazowych w wykonaniu zawodników startujących na kryterium karowa. O to chodzi nam, kibicom. My chcemy widzieć jak najwięcej przejazdów pokazowych, nie drifterskich. Bo drifterzy, jak ktoś chce oglądać, drifterów, to są zawody drifterskie. My chcemy oglądać rajdówki lecące bokiem. Ja chcę, mam nadzieję, że wy też. I Druga sprawa, ściągnijcie gwiazdy. Dawno nie było żadnych międzynarodowych gwiazd na rajdzie barburki, nie licząc Kajetana i Maćka. Tak naprawdę nie ma międzynarodowych zawodników na rajdzie barburka, aby wali i mistrzowie Europy, i mistrzowie świata, i wygrywali mistrzowie Europy nawet ten nasz rajd. Więc warto tych ludzi zapraszać. Warto stworzyć możliwości, żeby na rajdzie Barburka pojawili się kierowcy ze światowego i europejskiego czoła. Takie jest moje zdanie na temat barburki. Na tym kończymy i przechodzimy do tematu tego tygodnia. Do tematu w zasadzie środy, bo w środę dowiedzieliśmy się, że Oit, Tanak i Martin Jarweoja będą liderami M Sportu w sezonie 2023. W końcu mamy jakiś konkret od Forda. Malcolm Wilson osobiście podpisywał kontrakt z Oitem i Martinem. Jest zachwycony powrotem Ojta do korzeni. Ojt również jest zachwycony powrotem do swojego, można powiedzieć, domowego zespołu, bo to właśnie z M-Sportem. Ojt zaczynał swoją karierę, to M-Sport dał mu naprawdę dużo szans na to, żeby być czołowym zawodnikiem na świecie. To z M-Sportem tyle, że w barwach Damaku omal nie wygrał swojego pierwszego rajdu, rajdu Polski, kiedy to na przedostatniej próbie złapał kapcia jak Sebastian Orzie nosił na rękach Ojta Tanaka po tym, jak na ostatnim się Ojt właśnie z Orzierem przegrał rajd Polski w Mikołajkach. Ale już rok później, już w pierwszym roku tej nowej formuły technicznej 2017-2021 Ojt Tanak wygrywa swój pierwszy i swój drugi rajd, morderczy rajd na Sardynii i bardzo szybki, trudny technicznie rajd asfaltowy w Niemczech. Od tego momentu zaczyna się ta wielka kariera Ojta, zwieńczona Mistrzostwem Świata w 2019 roku. I miejmy nadzieję, że dalej Ojt będzie miał siłę, będzie w stanie pokazywać się z jak najlepszej strony i poprowadzi M-Sport do wielu zwycięstw w 2023 roku. Bardzo na to liczę, bardzo mu kibicuję, jak zawsze kibicowałem M-Sportowi, o czym Wam wielokrotnie mówiłem, tak teraz kibicuję im jeszcze mocniej. Pytanie, kto jeszcze będzie jeździł w M-Sporcie? Będzie to na przykład Oliver Solberg. Oliver Solberg powiedział w zeszłym tygodniu, że nadal toczą się rozmowy z M Sportem, nadal toczą się rozmowy z Monsterem, bo tutaj jest konflikt: Monster Energy Drink i Red Bull. To Red Bull jest sponsorem M Sportu, to Monster jest sponsorem Solberga i tutaj jest problem, żeby wsadzić Olivera do samochodu M Sportu. Może się to w jakiś sposób uda, może na część rajdów, natomiast zapowiedział Oliver Solberg, że jeśli nie uda się skompletować pełnego programu Rally 2, na pewno będzie chciał, Rally 1, na pewno będzie chciał startować samochodem Rally 2 w całym sezonie i czy będzie to jego Polo R5, czy będzie to właśnie na przykład Fiesta Rally 2, to czas pokaże. Ja oczywiście będę Was o tym informować, jak tylko będziemy mieli takie wiadomości. Nikola G Myślę, że tego gościa nie trzeba przypominać. Pilot rajdowy, pilot Tierego Nevilla spędzili razem blisko dekadę i rozstali się w dość dziwnych okolicznościach w zeszłym roku, znaczy już w poprzednim poprzednim sezonie. Wtedy to do Tierego Nevilla dołączył Martin Werage. A Nicolas żil można powiedzieć, że nie bardzo miał co robić. Wystartował chyba tylko w kilku międzynarodowych rajdach, w jakichś mistrzostwach Belgii też. Wraca do WRC w przyszłym roku razem z Pierem louis B. Jaki to będzie program, też jeszcze nie wiadomo. W jakim samochodzie, też jeszcze nie wiadomo. Natomiast w najbliższym tygodniu będą z Pierem startować testowy rajd w Belgii, żeby się dotrzeć, żeby poznać swoje wzajemne odczucia w samochodzie. I może zobaczymy ich na starcie w Monte Carlo. Kto wie? Pozostając w Hyundaiu, to tego jeszcze oficjalnie nie wiemy, ale najprawdopodobniej już w tym tygodniu ogłoszony zostanie Cyril Bull jako szef zespołu Hyundai Motorsport na przyszły rok. Wspominałem Wam już o tym tydzień temu. Nie wiedzieliśmy natomiast, co będzie z Julianem Mossentem, czyli tym pełniącym obowiązki szefa Hyundai Motorsport w tym roku. Julian Mossent był wcześniej szefem departamentu silnikowego, zresztą moich Titanach w jednej ze swoich uwag, w jednym ze swoich nerwowych wywiadów w trakcie tego sezonu, przy problemach z i20 I WRC wspomniał, Rally One, przepraszam, że Julian lepiej, żeby wrócił do tych swoich silników. Ja y, uważam, że to, jeżeli to mu idzie dobrze, to tak powinien zrobić, natomiast sam Julian powiedział, że przyzwyczaił się do szefowania zespołu, podoba mu się to, chciałby iść w tym kierunku, a co będzie robił? Zobaczymy. Może zamienią się z Cyrylem, który po odejściu z F1, z Renault przez ostatni czas zajmował się, szefował zespołowi Formuły 2. To jest jakiś pomysł? Może to jest droga, w którą w miejsce Cyryla pójdzie, pójdzie Julian Mocent. Zobaczymy. Jeśli będzie taka informacja, to pewnie też Wam ją przekażę. Na koniec tych trzech zespołów fabrycznych jeszcze słowo od Toyoty. Otóż Jari Matti Latvala chciałby, żeby Sebastian Orzie startował bardziej regularnie. W tym roku Orzie zaliczył 6 z 13 rajdów i to w tych ostatnich trzech, kiedy startował rajd po rajdzie, zdobył 65%, czyli w połowie swoich startów zdobył znacznie ponad połowę swoich punktów w tym roku. Zatem ta regularność procentuje i tak Jari Matti chciałby, żeby Orzie nie miał takiej długiej przerwy, jaką miał w połowie sezonu. Podobnie zresztą z tymi punktami z tym wjeżdżeniem w samochód miał lapi, który też właśnie w tej połowie sezonu, pomiędzy startem ostatni Morziera, a właśnie już powrotem Morziera do e, Toyoty na ostatnie trzy rajdy, zdobywał swoje największe ilości punktów, trzy, dwukrotnie stał na podium, trzeci raz też, nie wiem, wszystko na to wskazywało, dopóki Toyota się nie zepsuła, co nieczęsto się zdarza, ale jednak się zdarzyło. Zatem Latvala chciałby, żeby odzie startował bardziej regularnie, żeby też to było, niech to będzie połowa rajdów, ale żeby był częściej w tym samochodzie, nie z dużymi przerwami. A na koniec vloga powiedzmy sobie jeszcze dwa słowa o Skodzie Fabi RS Rally 2, czyli tej zupełnie nowej Skodzie Fabi, która chyba jest najdłużej oczekiwanym samochodem rajdowym, topowym w historii ostatnich lat, przynajmniej w rajdach, bo jest ten samochód gotowy już od pół roku. Cały czas nie może Skoda dopracować kwestii zaopatrzenia w części przez poddostawców na czym to ostatecznie stanie. Nie wiemy na tą chwilę, są w stanie wystawić pięć samochodów i te pięć samochodów klienckich dostanie oczywiście fabryczna Skoda Motorsport yy, pod nazwą Toksport i te samochody zobaczymy już w Monte Carlo. Czy wszystkie pięć od razu to nie wiemy, natomiast Toksport dostanie pięć samochodów i są pierwsi na liście, a Skoda zapowiedziała, że w przyszłym roku będą chcieli dostarczyć 50 nowych Skud RS Rally 2. Yy, 50 to wydaje się być sporo, jak sobie pomyślimy o stawce WRC, ale pomyślcie, że te samochody jeżdżą we wszystkich mistrzostwach regionalnych, w mistrzostwach Europy, to wręcz mamy Puchar Skody, więc chętnych na pewno będzie znacznie więcej. Dość powiedzieć, że dotychczas Fabi Fabii sprzedano ponad 450 różnych egzemplarzy, oczywiście wliczając w to e, Rally 2, wliczając w to R5, wliczając w to Super 2000 i chyba nawet WRC, chociaż tych WRC no to była garstka. Natomiast tych rajdowych skód zawsze było dużo, i na pewno tej RS Rally 2 też zapotrzebowanie jest, żeby było dużo. Kiedy się to skończy uda, to zobaczymy, będziemy sobie o tym mówić na bieżąco. Ja wam tymczasem bardzo dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że były to dla Was ciekawe informacje. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, subskrybujcie pasję, obejrzyjcie wywiad z Miko i głosujcie na Kajetana w przeglądzie sportowym. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia.